To już pański szósty kongres. Gdybyśmy spojrzeli na niego z tej perspektywy, to... Przede wszystkim bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Katowic, ale dla całego regionu Polski i Europy. To wizyta wielu znamienitych gości, nie tylko z Europy, ale również z Chin, z Afryki. To doskonała okazja promocji miasta, to przede wszystkim promowanie miasta. Ważną rzeczą są tematy kongresu, ale również ważną rzeczą jest to, że przyjeżdża wiele znamienitych osób ze świata polityki, biznesu i poznaje miasto. Powiedział pan, że kongres jest ważnym wydarzeniem w skali Europy, słusznie, dla Katowic też, ale w jaki sposób? Przede wszystkim, że jest to miejsce według ekspertów najlepsze w Polsce do debaty na tematy gospodarcze. Zresztą znajdujemy się w sercu gospodarczym Polski. To tutaj jest stolica polskiego przemysłu. Tutaj wielu ludzi angażuje się w życie zawodowe związane z przemysłem. I w moim przekonaniu to jest najlepsze miejsce, żeby mówić o gospodarce. Potwierdziły to poprzednie konferencje, kongresy, w której uczestniczyło zawsze powyżej 4000 osób. Obecnie uczestniczy w tych kongresach 6000 osób. To pokazuje skalę zainteresowania, ale również przez ilość paneli, których jest około 100, rangę spraw i wielości spraw, które są tutaj poruszane. Czy Katowice są przygotowane na przyjęcie owych 6000 gości? Absolutnie tak. Organizujemy wiele różnych spotkań. Absolutnie do jednych z najważniejszych należy Europejski Kongres Gospodarczy. Tak pod względem logistycznym, hotelowym, transportowym jesteśmy do kongresu bardzo dobrze przygotowani. Będzie pan uczestniczył w obradach? Absolutnie tak. Jest to moja potrzeba, ale obowiązek. W kilku sesjach, ale również chcę uczestniczyć trochę jako obserwator, bo z reguły jestem angażowany do sesji tematycznych poświęconych samorządowi, ale przecież wiele dzieje się wokół gospodarki, która też mnie interesuje. Jak kongres powinien przebiec, by mógł pan powiedzieć dzień po, jako prezydent miasta, którego gości i współorganizuje, że zakończył się sukcesem? Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest, aby wnioski, które będą płynęły z tego kongresu, znalazły przełożenie na zmiany legislacyjne, na tworzenie bardziej przyjaznego klimatu dla gospodarki, ale również będę zadowolony wtedy, jeżeli wiele osób powie, że Katowice, że region się zmienia bardzo mocno, powstają nowe inwestycje, że nasz region staje się regionem XXI wieku. Jest to niezmiernie ważne, bo bardzo często wiele osób myśli o regionie przez pryzmat górnictwa i hutnictwa, a przecież w ostatnim czasie powstało wiele firm zaawansowanych technologicznie. Przybyło nam wiele miejsc pracy w sektorze usług. Warto to pokazać, warto, żeby to zauważyli znamienici prezesi firm, politycy, nie tylko z Europy, ale również spoza Europy. Kongres daje tę szansę. Jeżeli ten cel osiągniemy, możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni.